Na starcie, jeśli do końca roku nie wbijemy 1000 subów, to w tym roku nie ma świąt. To prawda. Dzisiaj otwieramy paczkę za pre-order z Hero, także są emocje, trzymaliśmy tą paczkę kilka dni, nie możemy się doczekać, także nie przedłużając, lecimy do odcinka. Ale jeszcze, to co wypadnie nam z Hero, musimy sprawdzić kluby, w jakich grał ten bohater i tylko z tych klubów budujemy wokół niego skład. Wtedy gramy razem. Kto wygra, no to wygrywa odcinek, wiadomo. No, czyli nie. Losujemy obiecanego Tomasza Sołczka, każdy na niego tak napalony, więc moi drodzy, widzicie to koło? Pewnie widzicie, bo tak działa magia montażu. Ja też je widzę na własnym ekranie. I losujemy, kto wygra? Piotr Karp. Gratulacje. Napiszemy do Ciebie na YouTubie, czy jakkolwiek inaczej, zobaczymy jak się da. Nigdy nie robiliśmy losowania, także jest to nasz pierwszy raz. A na pewno dostaniesz tą nagrodę i do tego 5 paczek Panini 365. Wow! What the fuck? A teraz idziemy do odcinka. Poszło! O Jezu, co tu będzie, co tu będzie? Kto to? O nie, yes! Chyba wiem, kto to jest. Yes! Czy to jest? Yes! Chciałem go. Ja chciałem go, zanim zagrałem jego kartą gorzej ocenioną i dowiedziałem się, jakim jest klocem totalnym, ale lubię ten klub, że tak powiem, więc zgadzam się z tym, co mi tu wypadło. Ja jestem zadowolony, ponieważ pokażę do nagrania, bo ja oczywiście ci nie mówię na głos, co trafiłem. Patrzcie na to, patrzcie na to. Ale Sigma. Z góry mówię, ignorujcie mój skład, nie grałem w tą grę od jakiegoś miesiąca. No niestety, znudziła mi się ta gra po jakichś 3 tygodniach. No cóż, oto kluby, w jakich gra ten zawodnik, to troszeczkę ich jest. Także musimy teraz ułożyć skład, w którym będą znajdować się zawodnicy właśnie z tych klubów. Tak jest. Widzowie, to jest mój skład z tych 3 klubów, w których on grał. Oczywiście baby też liczymy, bo czemu nie? Nie ma co aż tak utrudniać życia. U mnie w składzie jest jedna. Na bramkarzu też przyoszczędziłem, resztę wziąłem z klubu. To świeżo zdobyta karta. Nie wiem skąd, ale wypróbujemy. Tu nasza gwiazda jest. Tu macie potwierdzenie, w jakich klubach grał, jakby ktoś mi nie wierzył. Mój skład prezentuje się następująco. No jest tutaj spory nacisk na jeden klub. Nic nie poradzę, że tam grają najlepsi zawodnicy. Nie użyłem oczywiście wszystkich klubów z racji na to, że no nie oszukujmy się, no zobaczcie, co tu się dzieje. No, nie wygląda to najgorzej. Myślę, jest tutaj jeden, no dwóch zawodników, na których liczę w szczególności. No i zobaczymy, co gotują. Do meczu. Co to za gówno na środku boiska? Bez skidu, chyba. Leno. O, jest i Kepa. Arne Riise. On ma taki Riise, gościu. Nie ukrywam, już troszeczkę lepszy skład. No powiem tak, u mnie z pierwszego składu tu się załapała 3/4. A u mnie jest tam i Abraham w ataku. Zastanawiałem się, czy chociaż, nie wiem, Gakpo za niego nie kupić, ale ja nie oszukuję, ja chcę grać uczciwie. Tylko kurwa, jak się w to gra. Diogo Jota. McMahona mam, no nie. A, tak się składa, oglądałem przed godziną mecz, który on komentował. O, teraz może strzelić bramkę Olga, no nie. Chomys. Kto to jest Koivisto? Baba. Ale jeden punkt wspólny mamy, Liverpool. Ja osobiście Liverpoolu nie lubię. Ja osobiście również nie przepadam. Koivisto. Yes. Nie, czekaj, muszę w ustawienia wejść. Rage quit? No czemu jakiś gówno na środku boiska? Tam i Abraham, oj, ale on się obraca jak kurwa kilo kamieni. I Steve McManaman. Steve McManaman. On leci. Leć. Aj. Ja to nie wiem, co się dzieje w tej grze, nie ukrywam. Czyli widzę, że to gówno jest dalej OP. Ta. McManaman. No co za szczur jebany. Będzie abuzował wszystkie na kalekę, kurwa, co w grę nie gra. McManaman, no nie. Dobrze. Czuczu. I wciepa Rodrigo. O. Fajna akcja. Ja tylko nim każdą akcję teraz przeprowadzę. On musi strzelić każdą bramkę. A już zamknij mordę. Goń Steve go. Steve McManaman. O Jezu. Objektyw, wejść z połowy i oddać strzał. O, Sala gra, zapomniałem o tym. Rozpędza się ten Riise. Dobrze, Kepa. Krótkie rączki, T-Rex, ale dał radę. Strzał na bramkę. Nieee. Kepa, no. Jezus Maria. McAllister. Boże, McAllister. Ja pierdolę, co tu się dzieje w tym składzie. Oj, tam i Abraham spalony. Był spalony. Pojechać już spalony. Oj, nie ma spalonego, wytyfy. Kurwa, ale Rüdiger, nie! Wybij! Dobrze. A Joe Gomez, śmiałeś się z niego i pan co robi? O. Zajebiście zrobił. McManaman, dawaj! Oj, ale wyskok do główki był. Jezu, co to się, ja nie wiem, kim ja podaję już. Beligol, dawaj! Nie, to nie jego wina, to nie jego wina. To moja. McManaman. Steve McManaman! Nie!
Ja nie chcę tu być. Jest zajęty, lecimy. Zakaria. Oddaj. No Olga, no bierz to. No Zakaria. No Olga. Idiogo Jota, Jezu. O, ale Rizzo pojechał, kurwa. Z powrotem do Norwegii. No. Co ty, kurwa, robisz, debilo? Co tu się dzieje? Jak to jest jeszcze? Co? Jak ja to wybiłem? Auar, kurwa, rzeczywiście. A to nie jest czasami kuliso na prawej obronie? Tylko legendy tego kanału pamiętają. Zagadka dla was w komentarzu. Napiszcie, kim mógł być kuliso, jeśli nie wiecie. To jest tylko dla prawdziwych fanów. Dla prawdziwych dam, dla prawdziwych kobiet. A nie dla tych szmatów, co stoją za rogiem. Dobrze, Olga. Ja pierdolę. Weźcie mnie stąd, kurwa, ja nie chcę tu być. Turon jest nożny, lewo, prawo, ja nie wiem. Nieważne, jest, ale chujowy mecz. No. Nic się, kurwa, nie dzieje, jest tylko kopanina w środku pola. Nie, patrz, o. Olga z Van Dijkiem. Ale pojedynek, no kurwa, no. Dawaj Magmanoman, no nie. On nie może się w ogóle rozpędzić, no. O, nie, stąd zeszedł. Dobrze, Kepa. Nie, McMahon. Rizzo jest dobry, obiecuję. Ale leś teraz, Olga, pokaż hejterom. O, z Van Dijk pokazała. Na pewno. Daliśmy tych zmienników, nikt nie wszedł. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz dałem się. A, Bellingama co mnie. O, tam Abraham. Tam Kepa, Abraham. Dobrze. No nie, dlaczego to się nie mogło wydarzyć? Rodrigo. O, będziesz już wolny dla McManamana. Co to za dym? Co tu się dzieje? Co? Ej, jak będziecie widzieli mojego połowa, to ja nie wiem, co tu się dzieje, nie? O, auar, auar, auar. O. Dobrze, Kepa! Zimna krew. Walker, no weź to wybij, Walker. Auar. Dobrze, Kepa jest, koniec. No nie był taki jednostronny, jak zapowiadałeś. Był środkowo stronny, bo się nic, kurwa, nie działo. Z góry, przepraszam, że musieliście to oglądać, naprawdę. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście, ale przynajmniej było rozwiązanie giveawaya, była paczka z jakimś tam, powiedzmy, dobrym zawodnikiem, bo taki miał być, ale czy taki jest? Nie wiem, ocencie sami, dla mnie tak średnio się grało. Myślałem, że może jak zagram ten mecz, to poczuję znowu tą zajawkę do FIFA. No nie.